Ludzie, zatrzymajcie się na chwilę. Posłuchajcie to, o czym będziemy do was mówili. O czym ja będę mówił. Będę wam mówił o tym, jak spotkałem żywego Boga. Wiecie co? Żyjemy w kraju, który nazywa się kraj chrześcijański. I wyznaję Boga. Ale wiecie co? To nieprawda. Jesteśmy religijnym krajem. W życiu nie spotkaliście Boga. Ja też nie spotkałem. Wiecie co? 30 lat żyłem bez Boga. Bo stwierdziłem, że ja go nie potrzebuję. Wiecie co? Każdy z nas, przychodząc tutaj na świat, jest obumarłym duchem. Wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga, a Bóg jest duchem. Każdy z was ma obumarłego ducha. Ja też miałem. Ale wiecie co? 4 lata temu spotkałem człowieka, który mówi o dobrym Bogu, który mówił, że to jest wspaniały Bóg, niesamowity Bóg, Bóg mocy i Bóg cudów. Że jest to Bóg, który uzdrawia. I wiecie co? Ja mu nie wierzyłem. Bo ja żyłem przez 30 lat w swoich lękach. Żyłem przez 30 lat w niemocy. Mimo, że zbudowałem dom, skończyłem studia, mam 2 dzieci, mam żonę, to żyłem w lękach. Uważałem, że nie powiedzie mi się, tak jak wy, zawsze gdzieś zmierzacie, ale nigdy do celu. Wiecie, to jest grzech? Grzech to jest chybienie celu. Chybienie celu. I ja chybiałem przez 30 lat. Dlaczego? Bo nie spotkałem Boga w swoim życiu. W ogóle go nie spotkałem, bo nawet go nie szukałem. Ale wiecie co? Wspaniała jest dobra nowina, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy go nie szukają. Ja go nie szukałem, a on po mnie przyszedł. Wiecie co? Ja wtedy, jak on mi mówił, że jest dobry Bóg, powiedziałem w swoim sercu, że ktoś kłamie. Albo ja kłamię, albo kłamie on. Bo ja nie spotkałem takiej mocy w swoim życiu. I wiecie co? Ja zawołałem do tego Boga. Powiedziałem, Boże, ja chcę Cię poznać w swoim życiu. Ja chcę widzieć, jaki Ty jesteś naprawdę. Czy Ty jesteś wspaniałym Bogiem? Czy Ty jesteś Bogiem? Bogiem cudów. I wiecie co? Ja wtedy nie zobaczyłem Go. Ani Go nie słyszałem. Ale w swoim środku, we wnętrzu mnie widziałem, że jestem martwym człowiekiem, że jest coś ze mną nie tak. Wiecie co? To jest przedziwny stan, jak wiesz, że w środku jest coś nie halo. I wtedy ja bardziej wołałem do Niego i zacząłem szukać. Wiecie co? Otworzyłem swoją Biblię. Miałem, bo każdy z was ma. Każdy, chodząc do kościoła, dostaje na komunię Biblię. I ja tam otworzyłem, zacząłem szukać i czytać. I wiecie co? Ja tam znalazłem. Znalazłem, że Bóg powiedział, łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków. Nie możecie na to zasłużyć. A wiecie co? 30 lat katowano mnie, że muszę być dobrym człowiekiem. Że to jest ważna rzecz, być dobrym człowiekiem. Powiem wam, w ogóle się na tym świecie nie opłaca być dobrym człowiekiem. Bo im więcej ukradniesz, tym więcej masz. A dobry człowiek, sprawiedliwy człowiek, nie ma nic. Ale wiecie co? Tu nie chodzi o to, żeby być sprawiedliwym i dobrym po ludzku. Tu chodzi o to, aby być sprawiedliwym w sposób Boży. I wiecie co? Ja wtedy, jak wołałem do tego Boga, On do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł i zmienił moje wnętrze. Zmienił mnie. I wiecie co? Ja już nie jestem tym człowiekiem, który żył 4 lata temu. Nie jestem. Nie mam nic wspólnego z tamtym człowiekiem. Dlaczego? Bo to się nazywa nowe narodzenie. Człowiek staje się nowym człowiekiem. Nowym, nie starym, nie ulepszonym. Wiecie co? W tym kraju to jest jedna wielka religia. Dlatego, że każą nam się ulepszać. Mamy być lepszymi. Nie musimy być lepszymi. Jesteśmy inni. Narodzeni z Bożego Ducha. My tu jesteśmy jako Kościół Boga Żywego. Będziemy manifestowali moc. Jeżeli tylko zapragniesz i jesteś kozakiem, jaki był Jezus Chrystus, przyjdź do nas, a doświadczysz Bożej mocy. Wiecie co? Od momentu, kiedy spotkałem Boga w swoim życiu, moje życie się zmieniło diametralnie. Ja niczego się nie boję, ani nikogo się nie boję. To jest, wiesz co? To jest niesamowity stan, bo ja tak nigdy nie miałem w życiu. Zawsze coś mi dopadało. A to jakaś choroba, a to jakaś niemoc, a to, że stracę pracę i nie będę potrafił znaleźć nowej pracy. Zawsze czegoś się bałem, ale wspaniały Bóg zmienił mnie. Zmieni mnie i mówię wam dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka, że nie możecie zasłużyć na niebo. Nie możecie. Dlaczego? Bo 2000 lat temu zostało już to zapłacone. Jezus Chrystus zapłacił za wszystko. Żebyście nie musieli już więcej zapłacić. Żebyście nie musieli niczego więcej robić w swoim życiu. Ja nic nie muszę robić. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Wtedy, jak uznałem, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Wiecie co? Następnego dnia, jak się obudziłem, wiedziałem, że jestem obywatelem nieba.
Jak nigdy w życiu nie byłem tak pewien tego, to byłem wtedy pewien, że idę do nieba. To się nazywa zbawienie. I wiecie co? Wspaniała rzecz jest taka, że zbawienie to jest nie tylko niebo, ale też zbawienie od rzeczy doczesnych. Że możesz mieć tutaj super życie. Nie musisz się bać, nie musisz gonić donikąd. Możesz być zdrowym, bogatym człowiekiem. Wiecie co? Religia do was będzie mówiła, że musicie być biednymi. Musicie być zarobionymi robolami. A to nie o to chodzi. Bo w okręgach niebieskich człowiek jest królem. Jesteśmy królami. Wiecie co? Ja chodzę tu po ziemi jak król. Jak król. Mam wywalone na wszystko. Kochani, chciałbym was zaprosić. Jesteśmy kościołem. Chciałbym was zaprosić na to, abyście, jeżeli dociera do was to, co do was mówię, jeżeli nie macie odwagi tutaj na ulicy, podejść do mnie, porozmawiać ze mną. Zapraszam was w niedzielę na ulicy Kasprzaka 24 spotykamy się i uwielbiamy żywego Boga. Tam na tym miejscu manifestujemy Bożą moc. Jeżeli boisz się, uwolnię cię. Jeżeli jesteś chory, uzdrowię cię. Jeżeli masz taką odwagę, zrobię to w tym momencie. Jeżeli nie, przyjdź w niedzielę. Kasprzaka 24, godzina 10. Jesteśmy tam po to, aby uwielbić Boga, aby mieć z Nim relacje, aby... po to, żebyś ty miał z nami relacje. Zapraszam was serdecznie. Pamiętajcie, Kasprzaka 24.